Cześć, z tej strony Marta. I Aneta. Za chwileczkę będziemy połykać ogień. Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, może nie błogosławiony, ale na pewno między niewiastami zespołu Inferis. Podajcie swoje imiona. Aneta. Marta. Jacek. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Teatrze Ognia, tak? Można tak powiedzieć. Ja dowiedziałem się, że byłaś w wojsku jeszcze przed Teatrem Ognia. Jest to prawda? Tak, zgadza się. Co robiłaś? Skakałaś ze spadochronu czy jakieś inne ciekawe rzeczy? Nie, byłam w Poznaniu w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, wojska zmechanizowane. I co tam robiłaś? Strzelałam, byłam na poligonach, uczyłam się być dobrym żołnierzem. O, super. I postanowiłaś zasiedlić też Teatr Ognia. Z Martą długo się znacie? Już chyba 6 lat, jakoś tak. Skąd pomysł w ogóle na Teatr Ognia, na połykanie ognia, na zabawy z ogniem? To jest niebezpieczne. No jest, owszem, ale jest taka adrenalina, która przyciąga. Ogień sam sobie przyciąga. Jest to też połączone z tańcem, więc to też jakby nam się bardzo podoba. No pomysł przyszedł już dosyć dawno. Jedna z nas kręciła, chyba poznała to gdzieś na jakimś festiwalu. No i potem przyciągnęła mnie, potem przyciągnęła się reszta. No i w sumie jest tak, was w sumie szóstka? Tak, 6. 5 dziewczyn, 1 facet. I dlaczego go dzisiaj nie ma z nami? Bo mieszka daleko. Bo spłonął, nie, żartuję. Na szczęście nie. Tak a propos takich niebezpiecznych sytuacji, czy zdarzyło się coś takiego kiedyś, że no, któraś z was albo któryś z was miał problem z, nie wiem, z oparzeniem? Oparzenia były niewielkie. Gdzieś trzeciego tam stopnia? Na przykład, nie no, żartuję. Ogólnie to Marta ma tutaj jakąś tam niewielką bliznę. Marta, zdejmij koszulę, znaczy nie, pokaż nie bliznę. No jest tutaj taka delikatna, ale to w sumie małe nieporozumienie z ogniem. Czasami się zdarza, owszem, więcej, jak mamy jakieś iskry, które są mocno rozrażone, ona gdzieś tam wpadnie nam na ciało, w różne miejsca. Czasami czujesz, że żyjesz wtedy? Bardzo mocno. Czasami też jak gdzieś. Ja zawsze jak mnie urządli pszczoła, to czuję, że żyję. Oj, no to jest naprawdę ten dzień, tak. To dzisiaj. Wracając do ognia, bo to jest najważniejsze. To znaczy tak. Kiedy można was zobaczyć i gdzie na przykład? To znaczy, co, ja dzwonię, że na przykład mam urodziny albo imieniny i co, i chcę sobie wynająć Teatr Ognia, tak to wygląda i wy prezentujecie program artystyczny właśnie z ogniem? Tak, zazwyczaj dzwoni się do Marty. Marta wtedy oferuje przeróżne pokazy, bo mamy pokazy zrobione pod klienta i mamy w różnych stylach, mamy popowe, rockowe, słowiańskie, jakie folkowe właśnie. Neofolkowe, tak. I chcesz powiedzieć, że Cleo zadzwoniła do ciebie i powiedziała: słuchaj, no będę nagrywać teledysk i potrzebuję jakiejś fajnej oprawy z ogniem, bo wystąpiliście w teledysku Cleo. Opowiedz tak coś o tym. No był to teledysk Łowcy Gwiazd. No i nie było tak, że Cleo do nas zadzwoniła akurat, ale dostałyśmy się tam dzięki naszemu znajomemu, który połyka miecze, Krystianowi Mindzie, który potrzebował właśnie ogni do tej oprawy, bo to był taki w sumie teledysk postapokaliptyczny, no więc te ognie jakby się tam najbardziej wpasowały. Więc pojechałyśmy do Warszawy, zrobiłyśmy co miałyśmy zrobić. I można was zobaczyć w teledysku. Tak, nawet w 4 scenach. Jesteśmy tam, tak. Także zapraszamy do oglądania. No jest ten teledysk, już ma naprawdę dużo wyświetleń, ponad chyba 30 milionów. Fajnie było zobaczyć to od tej drugiej strony, jak to wszystko działa i wygląda. Więc na pewno fajne przeżycie. Chociaż to nie jest nasz pierwszy teledysk. A gdzie jeszcze występowałyście? Występowaliśmy na samym początku dla takiego zespołu Radogost tutaj z okolic. Byłyśmy też w teledysku As Night Falls, takiej grupy ze Śląska. I jeszcze tam jakiś taki mały epizod też dla grupy z Katowic. A ten Krystian, tak, ten połykacz ognia, to z nim mieczy. To z nim występowałyście w Mam Talent? Tak, zgadza się. Byłyśmy asystentkami w półfinałach Mam Talent w zeszłym roku. W zeszłym roku, tak. Pomagałyśmy mu tam stworzyć jego show i było bardzo fajnie, też fajne doświadczenie. Mogłyśmy zobaczyć, jak to wygląda z zaplecza, więc bardzo się cieszyłyśmy z tego, że właśnie udała nam się ta współpraca bardzo dobrze. Częściej występujecie w naszym regionie, czy bardziej gdzieś w innych rejonach Polski? A ty jesteś Cieszyna, Marta, tak? Cieszyna. Ogólnie występujemy dużo na Śląsku, bardzo dużo, ale też poza. No jest to też Poznań, okolice Poznania, okolice Wrocławia, okolice Krakowa, Częstochowy. Tak naprawdę w Cieszynie wystąpiłyśmy 2 razy tak porządnie. Poza tym właśnie dużo Ustroń, dużo Katowice, okolice Katowic.
naprawdę jest to jeszcze okolice Opola, więc jakby nie ograniczamy się. No chyba, że byłby to wyjazd nad morze, no to już trzeba więcej pomyśleć, ale no jakby trzeba było, to też pojedziemy. Nawet na plaży jesteście w stanie zatańczyć z ogniem i żadna fala was nie przykryje, tak? Gdzie? O Jezu, nie pamiętam, gdzie to było. Nie było jakby taka plaża, to było w Wodzisławiu Śląskim, tam jest taki mały staw, no i tam jest oczywiście piasek, więc w sumie powiedzmy, że to plaża. Gdzie będziecie występować w najbliższym czasie? Dzisiaj w sumie na Święcie Herbaty i na Wiankach w Brzydowicach. Potem mamy Knurów, w sierpniu mamy bardzo dużo pokazów, są to Gliwice, Czechowice Dziedzice, okolice Opola, wrzesień też jest taki dosyć rozległy. A ludzie, którzy was obserwują, myślą sobie, a to pewnie taki zabawkowy ogień, nie? I nieprawdziwy, i pewnie nic się nie może stać, to jest tylko taka po prostu bujda. Tak wygląda sytuacja? Tak, zdarzały się takie sytuacje, gdzie po pokazie podchodził do nas, załóżmy, ktoś, kto oglądał nas i pytał się nas, czy to jest prawdziwy ogień, bo że to na pewno musiał być zimny ogień i my nie mogłyśmy w ogóle mieć w rękach jakiegoś tam ognia, bo to jest niemożliwe. To, że pół twarzy ci płonie, to jest na pewno tylko dla zabawy, for fun i ogólnie dla wyrazu artystycznego. Zimne ognie, tak? Ale to nie są zimne ognie. Możesz o tym powiedzieć tak, żeby wszyscy o tym wiedzieli? Tak, kręcimy prawdziwym ogniem. I tak on parzy. Ogień parzy. Jeszcze zapytam, jak Straż Miejska, Policja i inne służby porządkowe reagują na wasze występy artystyczne? No jeżeli to jest jakaś impreza zorganizowana, no to wszystko jest okej. Mamy swoich ochroniarzy, mamy czasami nawet panów strażaków z gaśnicami. No jeżeli byśmy chciały sobie tak pójść po prostu i podpalić się gdzieś na mieście, no to może być różnie. Są ludzie, którzy po prostu donoszą. Drewno do podpałki? Nie. Nie, co donoszą? Donoszą o nas służbom porządkowym, no więc wtedy musimy... Wtedy macie jakieś 20 minut, tak, na 10, zebranie 10, swoich 10, zabawek? 10, 10 minut? Aha. Służba, tak właśnie, 10 minut. I te 10 minut kończycie i wtedy się zbieracie i można was na Facebooku znaleźć, tak? Gdzie? Na Facebooku Inferistat Ognia zapraszamy. Tam mamy właśnie najnowsze nasze pokazy, jakieś fragmenty, mnóstwo zdjęć, więc wszystkiego można się tam o nas dowiedzieć, o każdym z pokazie. Właśnie działamy też na Instagramie, mamy stronę, jesteśmy na różnych portalach, więc naprawdę wszędzie można się o nas dowiedzieć. Marta, ja dzwoniłem do twoich rodziców, którzy mówili, że jak byłaś w przedszkolu, to no, nie bawiłaś się ogniem. Powiedz mi, skąd ta nagła zmiana u ciebie, że nagle z dziewczyny, która po prostu była tylko taką dziewczyną z zapałkami, taką spokojną, nagle postanowiłaś po prostu tańczyć z ogniem? To wszystko przez Anetę. Aneta, to ty po prostu ten ogień sprowadziłaś tutaj, tak? I Inferis zaczął działać. Marta się uruchomiła, tak? I z zapałek po prostu powstał jeden wielki płomień. Ale za to jaki płomień? Mogą państwo zobaczyć, mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli zobaczyć, tak? Zrobicie coś? Tak, będziemy pałkać, ogień, może podpalą sobie ręce. Może podpalą sobie ręce, może podpalą rotundę. Pana Jacka. Nie, prosiłbym nie, ponieważ dzisiaj już dość dużo rzeczy mnie spotkało takich, które były, można powiedzieć, niebezpieczne. Przynajmniej ja to tak uważam, ja tak sądzę. Więc tak, teraz mały pokaz. I będziemy się widzieć na waszych najbliższych, można powiedzieć, występach. Tak, zapraszamy. Cześć, z tej strony Marta. I Aneta. Za chwileczkę będziemy połykać ogień. Całe wakacje należą do Inferis. Do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.